W minioną sobotę Witalij Kliczko po raz piąty od czasu swojego powrotu na ring obronił tytuł WBC wagi ciężkiej. Pokonał na punkty Shannona Briggsa, dopiero trzecia wygrana na punkty w karierze starszego z braci Kliczko i walka, która niestety pokazała, że w dalszym ciągu w wadze ciężkiej tak naprawdę no, Kliczko muszą starać się o to, żeby ktokolwiek chciał z nimi walczyć, a jak już sobie wybiorą zawodnika, który no, potencjalnie wydawał się groźny, przynajmniej na konferencjach prasowych stroił groźne miny i wydawało się, że no, jakiekolwiek zagrożenie przynajmniej w pierwszych rundach walki jest w stanie wykazać, no to niestety potwierdziła się ta opinia, że Amerykanin jest zawodnikiem bardzo tchórzliwym i jeśli przychodzi co do czego, jeśli przychodzi do walki, do wyjścia do ringu, no to jego odwaga wyparowuje. I jak z nim rozmawiałem nawet 2 miesiące temu, czy 3 miesiące temu w Cardiff, to wydawał się naprawdę bardzo mocno zdeterminowany do tego, żeby wygrać z Witalijem Kliczko. No, mówił tak, jakby faktycznie to była jego ostatnia szansa w karierze, jakby naprawdę no, wierzył w to, że tym razem jest w stanie wygrać i sięgnąć po raz drugi w swojej przygodzie z boksem po tytuł mistrzowski w wadze ciężkiej. Przekonywał, że jak walczył z Ibragimowem, jak walczył z Ljachowiczem, był zupełnie no, pozbawiony determinacji tak naprawdę. No, jak może być też zawodnik wagi ciężkiej? Nie ma nic bardziej cennego w boksie do zdobycia, pozbawiony determinacji w walce o tytuł. On twierdził, że no, nazwiska tego nie motywowały. Teraz Witalij Kliczko miał go zmotywować, a wyszedł Shannon Briggs. Po pierwsze, że nie dość, że tak naprawdę nie potwierdziły się te opinie, że jest najlżejszy od 10 czy parunastu lat, bo wyszedł, ważył dużo więcej niż to zapowiadał na oficjalnym ważeniu. Tak więc tak naprawdę możemy zakładać, że nie trenował wcale tak ciężko, jak o tym zapewniał. No, a po drugie, no, wyszedł zawodnik, który zrobił właśnie to samo, co w walce z innymi Rosjanami, z innymi przedstawicielami z tego bloku wschodniego, czyli tak naprawdę nie zrobił nic. Wyszedł, bał się zaryzykować, bał się zostać ciężko znokautowany. To jest na pewno człowiek, który, no, jest w nim taka duża duma, duża. Nie chcę nigdy zrobić nic głupiego, żeby nie wypaść źle na tle, przed milionami telewizorów. Jeśli ktoś wychodzi i idzie na walkę o Mistrzostwo Świata, no to nie może zrobić nic innego, jak tylko zaryzykować, a takiego ryzyka Shannon Briggs w tej walce nie podjął. I tak naprawdę to też pokazuje obraz całej wagi ciężkiej, no bo nie ma w tym okresie. Trafiliśmy na takie lata, że Witalij Kliczko i Władimir Kliczko nie mają żadnych rywali. No i wiadomo, jest David Haye, który być może stanie z nimi w ringu na zakończenie kariery. Mówi, że ma to nastąpić za rok. Miejmy nadzieję, że no, jeśli faktycznie tak się stanie, no to przed zawieszeniem rękawic na kołku Brytyjczyk faktycznie wyjdzie do ringu. Nie wiem, czy z Witalijem, czy z Władimirem, obojętnie z którym z nich. No, to jest chyba tak naprawdę jedyna walka. Poza moim zdaniem jeszcze Odlanierem Solisem, który również, no przynajmniej moim zdaniem, być może inni się nie zgodzą, ma realne szanse, żeby zagrozić i Witalijowi, i Władimirowi, ale Odlanier Solis, no też czeka go przede wszystkim być może duży test z Rayem Austinem. Też ciężko powiedzieć, jak on może zaprezentować się na tle Ukraińców, bo nigdy nie walczył nawet z rywalem na zawodowstwie, oczywiście zbliżonym umiejętnościami do dwóch ukraińskich wieżowców. I wiadomo, też walka z Shannonem Briggsem, Witalia Kliczki wzbudziła sporo kontrowersji z powodu tego, że walki tak naprawdę no, nie przerwano przez całe 12 rund, chociaż była tak jednostronna, już zwłaszcza w końcowych rundach, że no, wydawało tak naprawdę chyba nikt nie wierzył w to od mniej więcej 5., 6., 7. rundy, że Briggs jest w stanie w tej walce cokolwiek zmienić. I tak naprawdę jak spojrzymy na. Nie, ktoś może powiedzieć, że nie było knockdownów, ale jak spojrzymy na walkę z Hasimem Rahmanem, tam chyba był jeden knockdown w 6. rundzie, walkę przerwano chyba w 7. I walka wyglądała mniej więcej tak samo. Tam akurat walczył wtedy Władimir Kliczko i też jakoś no, Rahman nie wyprowadzał ciosów, krył się za podwójną gardą, przyjmował sporo prostych i sędzia nawet nie czekał, żeby nie dawał mu ostrzeżeń, po prostu no, w trosce o jego zdrowie przerwał pojedynek. Tutaj Shannon Briggs teraz się tłumaczy, 2 dni po walce nagle mu się przypomniało, że miał kontuzję prawego bicepsa, którą odniósł w pierwszej rundzie. No, ciężko w to uwierzyć, jeśli miał kontuzję, to faktycznie powinien zejść z ringu i na pewno wtedy dużo większy szacunek kibiców, no bo tak naprawdę no, chciał coś zrobić, albo przynajmniej no, próbował coś zrobić. Jeśli Andrzej Gołota miał kontuzję prawego bicepsa, to
starał się jedną ręką po prostu zrobić wszystko, co w jego mocy, a jak faktycznie okazało się, że no nic się nie da zrobić, to schodzi z ringu i no nie męczy widzów. Tutaj akurat też nieoficjalnie się mówi, że bracia Kliczko mają taki specjalny układ reklamowy i z telewizją RTL i ze swoimi sponsorami, no im dłużej potrwa walka, tym oni zarabiają więcej pieniędzy, generują większe zyski, także być może Shannon Briggs zdający sobie sprawę z tego, że jakiś tam kontrakt obliguje go do tego, żeby zostać w ringu jak najdłużej, też no nie może z ringu zejść tak sobie po, nie wiem, dwóch, trzech rundach, mówiąc, że boli go biceps. Także no, wiele czynników składa się tutaj na taki obraz walki, że tak naprawdę było, oglądaliśmy jednostronny pojedynek, emocji nie było żadnych, tak naprawdę to była walka Witalia Kliczki, podobna do tego, co robi jego młodszy brat Władimir, jednostronne bicie przez 12 rund. No, mamy nadzieję, że znajdzie się w końcu jakiś rywal, być może, nie wiem, Tomasz Adamek, być może Adlaniel Solis, być może David Hay, bo tak naprawdę to jest trójka jedyna pięściarzy, która jest w stanie zrobić z Kliczkami no cokolwiek innego niż stara gwardia amerykańskich, wyboksowanych już zawodników, no i młoda tak naprawdę, która no, nie ma doświadczenia, żeby no, w jakimkolwiek stanie zagrozić braciom.